Region Vinho Verde, gdzie jesteśmy, właściwie można by określić tylko przez wyciągnięcie ręki do góry. To ilustruje wszystko, co nas tutaj może spotkać. Winogrona wiszą wysoko w systemie uprawy pergolowej, żeby było jak najdalej od ziemi, ponieważ ziemia jest pełna wilgoci, jest pełna wody. Zbiór tych winogron jest niesłychanie trudny. Wymaga albo wspięcia się po drabinie, albo ucięcia tego winogrona na górze. Jedno i drugie jest różnie oceniane. Ta praca jest różnie warta. Jeden z najpiękniejszych regionów Portugalii, który charakteryzuje się także obecnością rodzin, które mają swoją przeszłość. Widać to i w miejscach, w których usytuowane są winnice, widać także po urodzie tych ludzi, która bardzo często oddaje właśnie to, co oni przeżyli, to, co widać na pożółkłych fotografiach dzisiaj. Ale kiedy się przyjedzie po prostu, albo zabierze stąd ten obrazek, który mam za sobą, kiedy w pamięci zostawi się urodę tego miejsca, to otwierając butelkę i smakując wino, będziemy mieli bogatszą wyobraźnię na ten temat. My to przeżywamy tutaj niesłychanie silnie, emocjonalnie. Te wina są piękne razem z urodą tego miejsca.